No, każda partia ma swojego Korwina, my mamy oryginał, Lewica ma Annę Marię Żukowską. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, tak się powiada, że podobno prawda jest ciekawa. Ale w gruncie rzeczy to prawda nie zawsze jest ciekawa. Bardzo często, jak już motłoch się uprze, prawda, przy jakichś twierdzeniach, przy jakichś swoich wymysłach, tudzież przy tych determinantach, które są przez motłoch narzucane na rzeczywistość, bo oni już coś zobaczyli, bo oni już coś wypatrzyli, bo oni już się z czymś identyfikują, bo oni już mają bohatera, na przykład polskiego, który będzie ich bronił w tej walce o polskość, o patriotyzm, prawda, i o te uczucia czyste i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często to są dywizje pancerne tego motłochu, który tu się gromadzi i po drodze niszczy wszystko, gdy się krytykuje to, czego ten motłoch nie widzi. I dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, mówić właśnie o takiej sytuacji, bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Dzisiaj będę krytykował Konfederację, pokażę Państwu, co oni w ogóle wygadują i pokażę Państwu także, jakie wnioski należy wyciągać z tego, co oni mówią, bo bardzo często wydaje się ludziom, że ktoś coś powiedział, prawda, ktoś jest miły, że ktoś jest sympatyczny, albo że ktoś buduje ducha w narodzie, gdy w rzeczywistości dba o własny interes. Bardzo łatwo jest rozpoznać w ogóle człowieka, który dba o wspólny interes i rozróżnić go z tym człowiekiem, który, dla którego najważniejsze jest dbanie o partykularny interes, tudzież interes partii. Jako przykład, to tutaj powiedziałbym, podałbym od razu, że takim człowiekiem, który w rzeczywistości walczył o polski interes, to był Andrzej Leper. Andrzej Leper jako drugi w ogóle w Polsce, bo pierwszym człowiekiem w Polsce to był Korwin, zdecydował się wypowiedzieć jakże bardzo ważne dla Polaków słowa. Polacy nie wzięli tego w ogóle sobie do serca. Dopiero gdzieś tam po latach jakaś garstka Polaków wspomina, co kiedyś Andrzej Leper mówił, a on właśnie mówił zaraz po Korwinie, że jeśli będziemy tak instrumentalnie traktowani, prawda, po tych, bo on to mówił w roku 2007, czyli 3 lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, powiedział, że jeśli będziemy instrumentalnie traktowani tak przez następne lata przez Unię Europejską, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, żeby Unię Europejską opuścić. Okazało się, drodzy Państwo, inaczej. Pojawił się ten klan konfederacki. Klan konfederacki, w którym teraz główne, prawda, skrzypce grają Bosaczyna i Mędrzeczyna. To są dwaj gówniarze, to jest raz, to jest jedna sprawa, i dwaj także cwaniacy. I to nie są byle jacy cwaniacy. Oni mają naprawdę gadane, powiedziałbym nawet nieprzeciętne, natomiast za tym się kryje taki woal ciemności, ja bym powiedział, i wyłoni się z tego na przestrzeni najbliższego czasu, a już na pewno najbliższych 5 lat, wyłoni się z tego wielki kataklizm dla Polski. Otóż, drodzy Państwo, Konfederacja z tej partii antysystemowej, to jest, była partia antysystemowa, która miała wywracać stoliczek oczywiście, to już się stała partia taka czysto populistyczna. Tak, no oni tam jeszcze bronią czegoś, oni zabierają głos tam w jakichś sprawach, no ale to już nie przesadzajmy, no Żukowska też na przykład, mimo że jest z idiociała kompletnie, to Żukowska przecież także krytycznie, negatywnie się wypowiadała o Ukraińcach, prawda, i powiedziała, że sprawy Wołynia trzeba rozliczyć. PiSowcy też coś takiego mądrego, populistycznego powiedzieli i Konfederaci mówią dokładnie to samo. I to nie jest tak, że ja jestem teraz, nie wiem, za PiSowcami czy za koalicją 13 grudnia, że ja Konfederację krytykuję. Nie, ci, którzy znają mnie i znają ten kanał, wiedzą, że jadę równo po wszystkim, bo podobno prawda jest ciekawa. I teraz na przykład Mentzen, wybitny ekonomista Polski, powiedział, drodzy Państwo, że, bo to jest bardzo ciekawe, bardzo ważne, zanim jeszcze przejdziemy do Zajączkowskiej, bo o niej będzie, to będzie perełka, wisienka na torcie, on powiedział, że my bardzo duże korzyści czerpiemy z przynależności do Unii Europejskiej. No ja myślę, że jak Korwin to usłyszał, to Korwin dostał zawału. Oni oczywiście Korwina wyrzucili z tej partii, no bo tak, budowali swój kapitał polityczny na plecach Korwina, no i była ta główna, fundamentalna, paradygmatyczna dewiza Konfederacji, Pol Exit.
Oni to głosili. Dzisiaj Mentzen, prawda, wypowiada się, że my czerpiemy korzyści z takiego układu wyzysku, jaki nam funduje Unia Europejska, a będzie jeszcze gorzej. I to mówi ekonomista, te wysoko oprocentowane pożyczki, prawda, które dostajemy od Unii Europejskiej, których nigdy nie spłacimy, a w zasadzie będziemy więźniami tych banków, tego niemiecko-brukselskiego eurokołchozu jeszcze przez następne pokolenia. Oni niszczą naszą gospodarkę, prawda? Antypolscy politycy wspierają gospodarkę niemiecką. No to wszystko państwo o tym wiecie. Zamykany jest wolny rynek dla nas. Na przykład, nie wiem, czy państwo wiecie, ale Polska nie może już eksportować na przykład na rynek europejski łososia. Całkiem niedawno weszła dyrektywa. A dlaczego? No, do tej pory oczywiście wysyłaliśmy tego łososia na rynki europejskie, ale okazało się, że tak dużo tego produkujemy, tego łososia, że to zagraża po prostu interesom Francji, bo Francja chce ten rynek łososia cały przejąć, więc dyrektywa Unii Europejska weszła i stwierdzono, że łosoś z Polski jest źle mrożony. I no, trzeba by zmienić teraz całą technologię, infrastrukturę, żeby można było z powrotem wejść na ten rynek. No to zdajcie sobie państwo sprawę, jak my jesteśmy traktowani. Jesteśmy traktowani po prostu przez Unię Europejską jak ścierka. Ale o Polexit, prawda, w tej chwili konfederaci nie mówią absolutnie nic. Bosak natomiast twierdzi, mimo że wcześniej wszyscy twierdzili, że Polexit jest najistotniejszy, że my nie jesteśmy gotowi w tej chwili do tego, żeby opuścić Unię Europejską. My nie jesteśmy gotowi do tego, żeby opuścić Unię Europejską, a kto taką propagandę sieje? Ja chciałbym się zapytać. Ludzie, Unia Europejska nie jest nam do niczego potrzebna. Jest nam potrzebna jedynie, jest nam potrzebne uwolnienie się z tych niekorzystnych traktatów podpisanych przez tych antypolskich polityków. To jest po pierwsze, to jest najważniejsza rzecz. I dobre, naprawdę zarządzanie we własnym kraju. To jest nam potrzebne. Cały film o tym, dlaczego Polexit jest tak istotny i dlaczego nie stracimy na wyjściu z Unii Europejskiej, znajdziecie państwo na karcie u góry ekranu, bo o tym już na kanale mówiłem. Więc teraz ci politycy twierdzą, że no, nie jesteśmy gotowi na Polexit, że czerpiemy korzyści z tego układu niekorzystnego dla Polski. Oni to powtarzają. Nie tylko oni, bo mówi to na przykład i także Bryłka, bo Bryłka też to powiedziała. Gdybyśmy byli przygotowani do tego, żeby opuścić, byłoby rozpisane referendum i jako kraj bylibyśmy do tego gotowi. Ale jedynym obecnie politykiem, który w Konfederacji przyjmuje stanowisko dotyczące Polexitu, to jest Grzesiek Strażak. To jest Grzesiek Strażak i tylko on jeden trzyma tą starą linię ideologiczną Konfederacji. Tylko on jeden broni jeszcze tego już starego dziadziusia Janusza Korwina-Mikke. Tylko on jeden go broni. Ja też go będę bronił. Właśnie w tym filmie go będę bronił. O, każdy ma coś tam oczywiście w tej polityce na sumieniu. Korwin w wielu sprawach też się mylił. O Korwinie taki krytyczny film. To znajdziecie państwo na karcie u góry ekranu. Bo Korwina też w wielu sprawach krytykowałem. Natomiast w tej sytuacji, jeśli chodzi o kwestię wyjścia z Unii Europejskiej, to Korwina popieram i popieram Grześka Strażaka, a Konfederacja, jako że do tego stoliczka chce się przysiąść, nie chce tego elektoratu teraz tutaj męczyć, nie chce go męczyć. Oni wlewają miotku tam do buzi, prawda, nawijają ten makaronik tutaj na uszka, żeby te poparcie zdobywać coraz większe tych ludzi. Oni, drodzy państwo, nic nie zmienią. Ten układ, który w Polsce tutaj funkcjonuje i także w Parlamencie Europejskim, to jest układ, który ostatecznie doprowadzi do zniszczenia Polski, a władzę oczywiście w całej Europie przejmie ta niemiecko-brukselska, francuska także mafia w jakiejś tam kooperacji z oczywiście Rosją i zostaniemy wszyscy wprowadzeni do nowożytnego obozu koncentracyjnego. Ale Zajączkowska, drodzy państwo, ta wyszczekana paniusia, ta lansująca się na plecach teraz Mentzena, gwiazda, bohaterka narodowa, ona, drodzy państwo, jakby to powiedzieć, ona w tym Europarlamencie powiedziała to, co i tak już wszyscy wiedzą i to, że to się tam stało, że to się dokonało tam na oczach świata, że ona tam wyszczekała tej, prawda, Urszuli, to wszystko w oczy jej powiedziała, to w oczach Polaków zasługuje na jeden wielki szacunek. Oni nie mają żadnej w ogóle propozycji dla
Polski. Jaką propozycję dla Polski ma w tej chwili Konfederacja, kiedy ta Konfederacja nawet sama wewnątrz nie potrafi się zjednoczyć? Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w Europarlamencie prawica to jest prawica podzielona. Tam wszystkie te frakcje prawicowe przez Orbana, tutaj wspominając Marine Le Pen, prawda, Giorgia Meloni, pisowcy, Konfederacja, AfD, ta rzekoma prawica ze Słowacji, oni się potworzyli sobie takie grupeczki malutkie, zamiast zjednoczyć się naprawdę w jedną grupę ludzi, która mogłaby dokonać jakiegoś przełomu, jeśli chodzi o kwestię tej dyktatury neomarksistowskiej, oni tego nie zrobili. Mało tego, że tego nie zrobili. Ta cała lewica ogłupiała w Europarlamencie się zjednoczyła w ogóle pod jednym sztandarem neomarksistowskim nowej komuny i oni przez 5 lat przy udziale i przy akceptacji także antypolskich polityków, to oni takie dekrety w ogóle wprowadzą także na Polskę, że to aż głowa mała. Niczego nie zmienią, absolutnie niczego, a Zajączkowska będzie co? Przez 5 lat wygłaszała dokładnie to samo, co tam powiedziała w tym pierwszym wystąpieniu. Oni nawet nie chcieli żadnej koalicji w ogóle z Grześkiem Strażakiem. Nie chcieli. Oni mają go, tak, no oczywiście to jest bardzo porządny, bardzo miły, inteligentny pan, no ale lepiej się od niego trzymać z daleka, bo nie wiadomo, co on jeszcze zrobi. No to są tacy antysystemowcy właśnie, tak to wygląda. Ale Zajączkowska powiedziała, i to jest ta właśnie wisienka na torcie, ta perełka, powiedziała, że każda partia ma swojego Korwina. No, każda partia ma swojego Korwina, my mamy oryginał, lewica ma Annę Marię Żukowską. I ta właśnie bezczelna gówniara, która tam jest sterowana oczywiście przez Mentzena, bo to Mentzen decyduje o tym, co tam można powiedzieć, a czego powiedzieć nie można, umniejszyła właśnie, poniżyła tego starszego pana Korwina, któremu nie dorasta w ogóle do pięt nawet. A porównując go do Żukowskiej, no to macie Państwo poziom, macie poziom tej europosłanki, którą wysłaliście tam do tego europarlamentu i myślicie, że jest to wielka gwiazda. Jak ona jest głupiutka, po prostu jak but. Ona kiedyś była w ogóle rzecznikiem Konfederacji. Ona się wychowywała w gruncie rzeczy na tym, co Korwin jako ojciec tej polskiej wolności głosił. Ona się na tym wychowywała, tak? Przecież to jest kobiecinka, która ma tam 32 czy 33 lata. Więc ona w ogóle niewiele ma do powiedzenia o świecie. Oprócz tego oczywiście, że wygłosi tam te wielkie, pompatyczne hasła zmiany w Europie, że oni tam wejdą do tego Europarlamentu, będą mówić wszystkim, że my się z tym nie zgadzamy, prawda? Że my chcemy weto, a to możecie sobie chcieć to weto, możecie sobie chcieć. Ja już mówię, Unia Europejska nie ma nam nic do zaoferowania. My mamy być jedynie ścierką Unii Europejskiej. Ale to, jak ta gówniara Zajączkowska zachowała się do Korwina, to niech Państwu da do myślenia. Bo ja rozumiem, drodzy Państwo, że do Korwina można mieć wiele zarzutów, bo on jak wypalił oczywiście tam z jakimś hasłem przed wyborami jeszcze jednymi czy drugimi, no to już należało się obawiać Korwina, bo te sondaże Konfederacji spadały, prawda? I te partie Korwina zakładane wcześniej na przestrzeni tych czasów minionych, no to też wystarczyło, że Korwin się odezwał, powiedział coś nieprzyjemnego, no i już Korwina w Sejmie nie było. Ale była to partia antysystemowa i to trzeba nagradzać. Poza tym jest to autor ustawy lustracyjnej. On w latach 90. był jednym, w moim mniemaniu, z najlepszych polskich polityków. Najlepszych polskich polityków. To był jego czas na to, żeby go słuchać. Tak, drodzy Państwo, jego czas, żeby go słuchać, żeby chcieć oddać mu to dowództwo, to przywództwo, jeśli chodzi o kwestie prowadzenia narodu. Ale tu chciałem Państwu powiedzieć, że Zajączkowska, która tak powiedziała do Korwina, porównując go z Żukowską, to jest rzecz haniebna, drodzy Państwo. I to nie, już naprawdę, już nie ma sensu na ten temat dywagować. No, zachować tak może się jedynie człowiek wyjątkowo płytki. No ale taka gówniara, no to jest właśnie tego typu płcizna. Zobaczycie za te parę lat, za te 5 lat, że nic tak naprawdę się nie zmieni, a za jeszcze dłuższy okres czasu, bo takich Kukizów, którzy tam wywracali ten stoliczek, to tam już było pełno, a teraz Kukiz siedzi tam już w tym parlamencie, będzie tam do 100 lat siedział, na pewno będzie zarabiał te pieniądze, raz na jakiś czas wyjdzie, powie, pomacha, ja to wam załatwię, ja to wam zrobię, no ale najważniejsze są apanaże, no taką pensję tam otrzymywać z tymi dodatkami, wszystko
Kimi, no ty za darmo podróże jeszcze. Więc za chwilę zobaczycie, że Konfederaci to będzie taka partyjka systemowa z poparciem już na poziomie, już się wszyscy przyzwyczają, że to jest Bosak, że to jest Mensen, prawda, ten zdrajca, zdrajczyk, Wipler i cała ta tam mieszanina tych dziwolągów, prawda. A ostatecznie Grzesiek Strażak to podzieli, systematycznie to będzie tak postępować, że Grzesiek Strażak będzie marginalizowany gdzieś tam na boku, mimo że sądzę, że on i tak ma bardzo duże poparcie, jak na ten fakt, że jest sam, prawda? Ale ostatecznie on będzie zajmował miejsce tam gdzieś daleko, daleko, daleko przy Korwinie. Przyjdzie czas, że te interesy będą ważniejsze od kwestii myślenia o sprawach Polski. A podstawowa, fundamentalna sprawa dla Polski teraz to jest informowanie, uświadamianie Polaków o wyjściu z Unii Europejskiej. Więc jeśli w tej chwili Konfederaci unikają tego tematu, tudzież twierdzą, że nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, no to, drodzy Państwo, ja bym sobie dał na wstrzymanie z tą partyjeczką taką malutką, młodziutką, dałbym sobie na wstrzymanie albo traktował ich po prostu z przymrużeniem oka. Dodatkowo jeszcze, oczywiście, Zajączkowska stwierdza, że państwo powinno być prowadzone jak firma. No, król Pustkowia to już powiedział w zeszłym roku tutaj na kanale, tak, no, król Pustkowia. Państwo polskie było zarządzane jak dobra firma. Nowa koncepcja państwa polskiego, gdzie zasugerowałem, że właśnie państwo powinno być prowadzone jak firma, ale nikt by nie prowadził firmy i nikt nie byłby w stanie państwa polskiego prowadzić jak własnej firmy, jeśli wchodziłby w tak niekorzystne układy z Unią Europejską. Tak to wygląda, drodzy Państwo, tak wygląda ta sprawa w tej chwili. Prawda jest ciekawa, ale niekoniecznie musi być ciekawa dla ludzi, którzy oczywiście nałożyli sobie takie nakładki na rzeczywistość, no i myślą, że tam jakieś wspaniałe rzeczy się będą działy. Wielcy przedstawiciele narodu polskiego wyjechali do Europarlamentu i tam coś zmienią. Nie zmienią niczego. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.